Cześć, co? Fabio mi przyniósł kostkę. Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Dzisiaj chciałyśmy Wam zdradzić pewną tajemnicę. Coś, co ukrywałyśmy od prawie roku. Ci, co są na Instagramie naszym Pawsam Travel, już go poznali. Już go poznali. Ale Wy jeszcze go nie poznaliście, także no, przyszedł czas i na Was. No to przedstawiamy Wam. Zobaczcie, nowego członka rodziny, Gucci. Gucci jest pomeranianem, czyli szpicem miniaturowym, tak samo jak Fabciu. Jest troszeczkę mniejszy, no bo jak wiecie, pomeraniany mają tam swój taki pułap, tak? Od 18 do 24 cm. Nie, właśnie nie pamiętam. Tam się to ciągle zmienia ogólnie z tymi centymetrami. Także u pomków ważny jest wzrost, nie waga czy cokolwiek innego. Także Guciu jest troszeczkę mniejszy od Fabcia, no i Guciu jest w typie misia, Fabciu jest w typie lisa, dlatego się troszeczkę różnią. Jak pewnie już widzicie, to Guciu nie jest szczeniaczkiem, ma już roczek, skończył roczek. Tak, a jest u nas od marca. Jest u nas od marca. No to czyli prawie rok. Guciu jest ogólnie zupełnie inny charakterowo niż Fabio. No i jest taką kulą, ma bardzo dużo włosów. Bardzo dużo, jeszcze to się zmieni, bo to się cały czas u niego zmienia. Ostatnio właśnie pani Asia Grumerka... To jest charakterek właśnie jego, tak? Takie są pomeraniane, to nie są maskotki do tulenia dla dzidziusiów, także to są pieski, które mają swój naprawdę duży, duży charakter ukryty. Mają temperament po prostu. Tak, duży temperament. I bardzo lubi się przytulać, jest inny niż Fabio, jest indywidualistą. Guciu lubi się przytulać, ale teraz ma swoją kosteczkę i on chce do swojej kosteczki po prostu, a nie przytulać, bo on chce teraz gryźć sobie kosteczkę i właśnie sobie poszedł. No to już go poznaliście, chciałyśmy Wam jeszcze pokazać filmiki, które zrobiliśmy przez ten czas. No i teraz właśnie byśmy Wam puściły filmiki od malutkiego, jak wyglądał Guciu. Tak, czy jeszcze dodamy coś, jak to w ogóle się stało, że on się pojawił u nas, czy nie? No, mów. Tak, więc chciałam powiedzieć, że właśnie to było około rok temu, kiedy razem wspólnie rozmawiałyśmy To było przed moimi urodzinami. To było przed urodzinami Kini, myślałyśmy o tym dłuższy czas. Wiele osób nam mówiło, że nie jest to dobra decyzja, że nie jest to dla nas odpowiedni czas na przygarnięcie? No. Przygarnięcie nowego członka naszego teamu Pawsam Travel. Natomiast po przeanalizowaniu za i przeciw doszliśmy do wniosku, że właśnie jest to dla nas najlepszy czas, abyśmy przygarnęły nowego członka rodziny. I faktycznie tak, myślę, że to był odpowiedni moment na to. Nigdy to nie będzie odpowiedni moment. Myślę, że ci, co mają właśnie jednego lub drugiego pieska, się zastanawiają nad drugim. Pewno myśleć, że no jeszcze nie teraz, nie później, tak. No ale Fabiusz już ma, no już teraz ma 4 lata. Fabio ma 4 lata. Miał niecałe 4, jak wzięliśmy Gucia, ale patrzy się słodko. Tak. Miał niecałe 4, jak wzięliśmy Guciego. No i tak myślimy, że to było dosyć późno. Tak, z perspektywy czasu... Nie mówię, że żałuję, ale szkoda, że wcześniej też nie zdecydowałyśmy się na pieska drugiego. Myślę, że i Fabio może też inaczej by do tego podszedł. Bo na początku musimy powiedzieć, że nie było tak łatwo. Nie. Fabio się go bał. Fabio się bał. Tak. Fabio nie wiedział, co to jest, podchodził do niego, wąchał, ale z dystansem. No teraz możemy powiedzieć, że jest ogromny sukces, śpią razem, bawią się razem. Jedzą z jednej miski razem. Naprawdę, no, na początku... No, zdarzało się, że płakałyśmy, że będzie źle. Tak. No, ale okazało się, że jest super. Trzeba cierpliwości, chodziłyśmy na szkolenia, na spotkania z behawiorystą. No i jakoś udało się razem ten sukces osiągnąć, że jest w końcu fajnie, jest bezpiecznie, także... No i... Sorry, że tam patrzę, ale on tak słodko patrzy tutaj. Tak. Fabio i Guci naprawdę. Guci to jest taki mały, słodziutki zresztą, zaraz zobaczycie na nagraniach. Ale diabełek. Ale diabełek. I myślę, że na przestrzeni tego roku on bardzo chciał już pokazać ten swój temperament, bo to dopiero od jakiegoś czasu właśnie, podczas gdy ktoś chce wziąć go na rączki, to on zaczyna właśnie warczyć, podgryzać. No już tak widać. Tak jak Macia powiedziała, to nie są maskotki, tak? To jest też albo coś chce, albo nie chce, tak? To nie jest tak, że piesek robi do końca to, co... nam się wydaje, że on będzie chciał zrobić, tak? Mm-hmm. No i co? Pokażemy może. Tak, nie przedłużamy. Nie przedłużamy, zapraszamy do oglądania. Także już jest. Zobaczmy, jak się zmienił, bo on naprawdę, jak on do nas przyjechał, to on w ogóle był taką kuleczką, on nie miał kilograma. No, malutki, naprawdę był malutki. No, zobaczycie, był dużo mniejszy niż Fabio, a był starszy, tak. Jak do nas przyjechał. Bo on miał 14 tygodni, jak do nas przyjechał. Tak, tak.
No, no to zobaczcie, jak to wyglądało. Good boy, Gucci. Say hi, Gucci. Chłopaki jadą razem samochodem. Małe psoci. Co ty robisz? Halo, chłopaki. Kuku. Nie pchaj się tak na Fabusia. Zobaczcie, jak mały się pcha. A potem Fabio się wkurza, nie? Fabuś? Grzeczny. Chyba Gucia powinien mieć inne imię. Zorro właśnie. Kombinator mały. No dobra, jedziemy do weterynarza, moi drodzy. Gucci bardzo psoci. Co tam obgryzasz i na Fabusia wchodzisz? To jest jego miejsce. Wszystko by gryzł. Ała, ała, Jezus Maria, jak to boli. On ma takie szpilki, że boli, jak nie wiem. Gucio! Bo Fabiowi fotelik do samochodu rozwalisz. Fotelik był kupiony już od razu na dwa pieski, bo wiedziałyśmy, że będzie drugi piesek. Ale nie rozwal go Fabusiowi. Fabuś był w nim pierwszy. No i proszę, chłopaki padły. Oboje lubią jeździć samochodem, chociaż jak pamiętacie, Fabuś jakby malutki nie lubił i strasznie wymiotował. Gucci w ogóle nie wymiotuje. Podróż przesypia, Fabuś już też. Także urodzeni turyści, podróżnicy. Ale powiem wam, że ten to jest taki słodki. Ale cholera. Wszystko by gryzł. Powiedz tak? Fabuś aż taki nie był jakby malutki jak ty. Nie był aż taką cholerką. Ale jest słodki. Ale już urósł. Powiem wam, że przez 2 tygodnie już... O, idę spać, tak? A Fabuś czeka tam. Na mamę czekamy, tak? O, proszę, popisuwa. Pyszczek mu się robi już taki małpkowaty, ponieważ u szpiców właśnie jest taki etap przejściowy małpki, brzydkiego kaczątka, tak zwanego, gdzie pieski robią się właśnie jak takie małpeczki. I właśnie teraz Gucci tak wygląda, jak taka małpeczka trochę, ale wstawimy wam zdjęcie, jak on wyglądał. W ogóle jak był malutki, jak zanim przyjechał do nas w ogóle z hodowli, albo jak właśnie był u nas te pierwsze dni, to wstawimy wam tutaj zdjęcia i filmiki, jak jakieś tam znajdziemy. Jak on w ogóle wyglądał. Był jeszcze mniejszy, mimo to, że jest w ogóle malutki. A co Gucio porabia? Gucci! Co porabiasz? Obgryzasz nową kostkę? Dostałeś spadku po Fabio? Ojej, ale się bawi. Zobaczcie sami, jak Gucci się zmienił. Już nam jest 3 tygodnie. Ale fajnie się bawi. Polubiłeś tą kosteczkę, tak? Ojej, a teraz ci wpadło. Jak poradzisz sobie? Ojej. A Gucci jest w takiej zagrodzie. Tutaj mu zrobiłyśmy dla bezpieczeństwa, bo naprawdę szaleje. Jest tak crazy, że powiem wam, że jest no, niebezpiecznie. A jeszcze mamy schody niedokończone, także wiecie, trzeba zachować bezpieczeństwo. No daj, wyciąg. Po, a Fabio śpiocha. Ojej, proszę. No, przywitaj się, powiedz hello. No, kojarzycie tą zabawkę? Kupiliśmy w Stanach dla Fabio. Oddał Gucciemu. Fajna. No, Fabio się nie podobała, a ten jest przeszczęśliwy. Jemu się wszystko podoba. Tak. Ale Fabio też był taki malutki. Co mu się podobało. A ten jest wybredny. No to gryź sobie, nie przeszkadzam ci. Odezwiemy się później, tak? My chillujemy. My chillujemy. Zaczęłyśmy oglądać Just Like This. Oj, piciu wodę. Ciekawe, czy będzie łapki moczył. O, i on czy tutaj. Tylko przerwa na piciu. I dojrzujemy dalej chyba. Oj, nie, zmęczony, pije na leżąco. Idę mu dolać świeżej wody, to pa! Zobaczcie, jak Gucci zasnął. To jest fenomen. Normalnie, co on wyprawia? Tak zmęczony, że po prostu należąco pił, a teraz już zasnął. Mogę wam jeszcze troszeczkę przybliżyć. Słodziak.
Gucci dzisiaj kończy 4 miesiące. Kawaler po czesaniu. Pięknie wygląda. Jeszcze Fabuś do niego przyszedł, tak? Chłopaki. Chłopaki już się lepiej dogadują. Ale Gucci by się ciągle bawił i czochrał te swoje włoski, prawda, Fabulku? Fabulku? O! Tylko zabawa mu w głowie. A Fabuś patrzy. No pokaż się, jak wyglądasz. Gucci! No piękny! O, i zaczepia Fabulka. O, kostka chyba przyjęta. Pierwszy raz, jak Gusio śpi na pleckach, nie tak słodko. Ojej, obudziła się. Śpi, słodzioku. Już nie przeszkadzamy, niech śpi dalej. A tak wyglądają zabawy chłopaków. Muszę Gucia stopować trochę nasze smyczce, bo biega tak, że teraz sobie krzywdę zrobi. Trawkę jeszcze podjada. Fujku, nie wolno. Kolego, nie jemy trawki. Nie jemy trawki, kolego. Nie jemy trawki, kolego, tylko się bawimy z Fabiem. No, gdzie jest Fabiuś? Fabuś! No, chodź, dawaj do Fabia. Szybko dawaj do Fabcia. I się ganiają jak szaleni. Ale się ganiają jak szaleni. Fabio! Chcecie ganiać mały, tak? Gania cię, szczeniak. Gania cię. Gania cię, Fabio. Chodź, Fabuś. Chodź. Proszę. Trzyma kołyczek, tak? I za grzeczne zachowanie. I dla Gucia też zaraz będzie. Trzyma kołyczek. Łapka. Super. Druga łapka poproszę. A drugą łapkę poproszę. Brawo, Fabiuś. No. Fabia zna jeszcze sztuczki. Chodź, Fabuś. Rolo. Rolo. Pięknie. No. Dobra, muszę się zająć maluchem, bo on wygryza ziemię. Także odezwiemy się do Was wkrótce. Tak? Pyszczek w piasku. Kto pamięta, jak Fabio w łapki moczył? I pyszczy. Zaczął się ten etap u Gucia. Teraz Gucio moczył. Ej, Guci, trzeba iść po ręcznik. Awaria. Ej, 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 ej. Zobaczcie, co narobił. Wszystko wyklepuje. Pluskasz się, tak? Myjesz łapki. A się zachęcają do zabawy, brawo. Oj. Fabio, jak szybko biegnie, Boziu! Oj, uwaga! Aż się przewróciłem, co? Dajcie spokój. Dajcie spokój już. Dość na dzisiaj, idziemy do domku. Fabio, uważaj! Szalone fiaki! No już, chwilka odpoczynku. Za dużo na dzisiaj, już dosyć. Bo troszeczkę byli przeziębieni ostatnio chłopaki, także wiecie, nie ma co przesadzać, tak? Oni by jeszcze chcieli, oni są niezmęczeni. Jak te króliczki Duracella. Tak. I teraz relaks. Na trawce. A jak zmienił się Gucio? Wyszłam z nim na spacerek i nie chce chodzić. Już ma etap małpki. Pokaż nam się, Gucio. No, ślicznie wyglądasz, tak? O, jakiś piesek szczeka.
Chciałam Wam tak na szybko pokazać, jak wygląda, jak się przemienia. Guci. Patrz, Guci, patrz. Super. Fabio już się nauczył obsługi szczeniaka i nie daje sobie. Nie pozwala na za dużo Guciemu. Nie jest mu dłużny. A się kochacie, bracia. Jeszcze deszcz padał, także chłopaki troszkę mają włosy zwichrowane. Ale odbywają się tu niezłe zapasy. Powiem Wam, że można się uśmiać, co oni wyprawiają. I ciężko ich nagrać, kurczę, bo oni tak się ruszają. Tacy są aktywni, że naprawdę. No i Gucci znowu startuje, tak? Fabio, ty sobie nie pozwalaj. Nie pozwalaj mu na za dużo, Fabuś. Tak? Atakuje cię mały? Fabio nie daje sobie w kaszę dmuchać. Także taki update'ik u nas. Miłość kwitnie u chłopaków. Pełna akceptacja. Zabawa, ciągła zabawa. No i mam nadzieję, że... Gucci Wam się spodobał, pewnie się nie spodziewaliście, że on tak wyglądał, że był taką kuleczką, a teraz już jest taki duży, ale jest słodki i naprawdę chciałyśmy od początku ten kolor Black and Tan, bo taki sobie wymarzyłyśmy. Myślimy, że to nie jest ostatni, bo ktoś nam kiedyś powiedział, że pomeraniany są jak chipsy, nie można mieć tylko jednego i to się zgadza, niestety. Ale chciałabym powiedzieć, że Gucci będzie leciał niedługo samolotem. Ja jeszcze chciałam powiedzieć właśnie tutaj, pewnie zastanawiacie, dlaczego Gucci, i że to było jego imię, które miał już nadane w hodowli, czy my takie imię wybrałyśmy? Więc Gucci wybrałyśmy my. Dlatego, że Fabio jest włoskie. Fabio jest Włochem. Ale Fabio ma z rodowodu Fabio. Gucci, co się okazało później, bo pani nam powiedziała, hodowczyni, że kurczę, ona nie pamięta, jakie nadała mu imię, musiała spojrzeć w papierach, tak. Ale tych papierów jeszcze nie było, tak, wtedy, żeby spojrzeć w tych papierach, więc my już wybrałyśmy jemu imię, no chciałyśmy, żeby było włoskie, bo jak Fabio Włoch, no to... Miałyśmy już też listę całą naszą, mamy tak. Tam listę imion. Konsultowałyśmy tak. Się też, jeżeli chodzi o imiona, no i padło na Gucci, wszystkim się najbardziej podobało. Myślę, że pasuje. Bo my jesteśmy Gucci Gang. Tak, my jesteśmy Gucci Gang, jak to nazwał nas jeden nasz obserwator. Tak. Także, no i też pasuje charakterystycznie, charakterowo do właśnie rodziny Gucci, myślę bardzo. Włoska rodzinka. Włoska rodzinka, tak. No ale co może... A mówimy, jakie miał w rodowodzie? Aha, no, w rodowodzie, słuchajcie, jak się okazało, ma imię z... Franców. Z Franców, Chandler. Chandler, tak. Śmieszne. Znaczy, jakbyśmy wiedziały, to może byśmy zostawiły. Chandler. Tak. Nie, chociaż długie, no to takie trochę, no pewnie byśmy znalazły jakiś skrócik, no ale nie, jest Gucci. No i może wróćmy do tej podróży, no to Gucci będzie leciał wkrótce w swoją pierwszą podróż samolotem i leci z nami i Fabio, i Gucci. Tak, jesteśmy bardzo podekscytowane, wiele osób mówi, że nie damy rady. O, jestem, powróciłam, słuchajcie, zaschło mi strasznie w gardle, mamy tutaj swój napar. No i bardzo dużo osób myśli, że nie damy rady, mówią, no jak wy to zrobicie, nie dacie rady, nie zrobicie tego. No ale stwierdziliśmy, że zrobimy. Dlatego jedziemy też na dłużej, bo no, nie opłaca nam się na krótko lecieć z dwoma psiakami, z walizkami. I właśnie chcemy Wam nagrać też taki film, jak podróżujemy z psami. Jak to dokładnie wygląda, bo ci, co nas znają, to wiedzą, że pieski nasze to są małe szczekusie. Dosyć głośne, także myślę, że pod tym względem każdy się zastanawia, że jak one się zachowują tak naprawdę w samolocie, w transporcie miejskim. Pokażemy Wam to i musimy Wam powiedzieć, że to są nie... Nie zdradzaj. Dobra, nie to nie zdradzaj. Nie zdradzaj, jak się zachowują. O tym wszystkim jeszcze powiem, jak się zachowują w samolocie, w transporcie i w ogóle poza domem. Tak? No i co? No to chyba jesteśmy wyczerpałyśmy ten temat. Jesteśmy na bieżąco. Jeśli nie wyczerpałyśmy tematu, to zapraszamy Was. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie pomerania. Tak, zapraszamy do komentowania. Czy w ogóle Gucci'ego. No ale Gucci będzie się już pojawiał teraz w naszych filmikach. Tak samo Fabio. No. Także zapraszamy do oglądania i do zostawienia łapki, skomentowania, do subowania, no i czego jeszcze? No i dajcie nam znać, jak Wam się podoba nasz powrót tutaj na YouTube'a, tak? A my widzimy się w kolejnym filmie i teraz Wam pokażemy już te filmiki
z Berlina, o których mówiłyśmy w poprzednim. Także zapraszamy Was na serię filmików z Berlina. Jeszcze muszę tutaj zdradzić, pojechałyśmy na koncert Billie Eilish. No, było to spełnienie marzenia dla mnie normalnie, po prostu nie chciałam też, nie wiem, czy o tym będzie mówiły, były różne za i przeciw. Nagramy osobny film. Tak, możemy też nagrać o koncercie film, może właśnie tutaj są coś fani też Billie Eilish i ogólnie jakby... Ja Wam jeszcze tylko powiem, że teraz w marcu miałyśmy jechać na koncert Justina Biebera, mamy bilety, nawet jeszcze ich nie oddałyśmy, bo ma niby zmieniać datę, ale... No jakoś to kiepsko widzimy. Też u niego się pojawiły problemy różne zdrowotne. Tak, właśnie. I dlatego na razie przełożył trasę na nie wiadomo kiedy. No ale mam nadzieję, że uda nam się pojechać na ten koncert, bo to jest coś niesamowitego. Ja wciąż czekam na trasę Britney Spears. Nie wiem, czy się doczekam. Zagorzała fanka. No nic, nie przedłużamy, także do zobaczenia. Do zobaczenia!